Radio Conchita, proszę Państwa, program nocny. Musimy uważać, bo jest noc, jest późno, jest pierwszy, zaraz będzie drugi za godzinę 15 minut. Trzeba uważać, żeby ktoś nas w ogóle, wiesz, nie napadł tutaj, bo dzisiaj jest pierwszy, to ja wiem. Niemcy napadli, jeszcze jakaś menda by może ciebie chciała napaść, także Krycha, nie daj się. Krycha, nie śpi i tu nie tego, nie zaśnij, Krycha, nie daj się. No, masz szczotkę, kij, będziesz walczyć, najwyżej wiesz, ale nie daj się, Krycha. Gdy nadaje nasze radio Conchita. My to w ogóle się, proszę Państwa, nie dajemy, bo to, co ja tutaj, te wypracowania robię, jak Państwo widzą, różne takie, czy do firmy Play, czy do firmy Orange, czy do firmy T-Mobile, to są wszystko korporacje, które, ja wiem, która może bliżej człowieka jest, ale są to wszystko korporacje, które no, nie interesują się dobrem człowieka, tylko chcą ściągnąć grosz, super grosz. I ta firma podpadła i te firmy, wiecie Państwo, które dwa razy biorą tyle, no to są lichwiarskie, prawda, jak weźmiesz 2000, a tak nagle potrzeba coś kupić, no to potem musisz oddawać 4000, no to tak więc śmieszne jest, prawda. No, ja to się troszeczkę tak dziwiłam, bo ja miałam w T-Mobile, mam jeszcze, no nie chcemy tego utracić, ale za cały ten T-Mobile to miesięcznie ja płaciłam około 1500 zł. Jakby tak komuś powiedzieć, że ja za T-Mobile płacę 1500 zł, to by się ktoś wziął za łeb złapał, bo jeszcze mam i Orange, mam jeszcze Plus i jeszcze i Play. No to można z czegoś zrezygnować, może z tego T-Mobile'a, nie wiem. Zastanowimy się jeszcze do 8 września, bo mamy już wrzesień, 1 września właśnie. Czy my z tego T-Mobile'a nie zrezygnujemy? No jakieś tam trzeba będzie płacić coś. No, umowne kary, ale widzę, że firmy bardzo chętnie z tymi karami umownymi to wyskakują przedwcześnie. Mówimy o tak zwanych predylekcjach, że ktoś robi, stosuje predylekcje do wypowiadania pożyczek, wypowiadania umów, czy do zakładania kar tak zwanych umownych. No tutaj na firmie Plus to już miałabym zapłacić dwa razy po 1600, to jest 3200 zł. Jak tak nie będziesz płaciła 6 miesięcy, bo to było za darmo, a to wcale nie było za darmo, tylko trzeba było płacić za materiał, prawda? No. Proszę Państwa, a dopiero od września będzie płacone za jeszcze abonament jakieś tam grosze. No zobaczymy. No, ale firma T-Mobile z tego wynika, że jest bardzo droga. No, bo to taki jeden abonament, jak sobie bierzesz, no to płacisz powiedzmy 160 zł, 200 zł. A jak dwa masz abonamenty, to 400 zł musisz płacić. Bo pomijając, że ja tu już miałam inne jeszcze abonamenty i biorą sobie tak, proszę Państwa, że ludzie to za łeb się łapią. Tyle. 1500 zł. A jeszcze jak weszłam w tę inną umowę, proszę Państwa, w firmie T-Mobile, to że trzeba tyle zapłacić. Ale karę można zapłacić, jak się tak zrezygnuje z tego wszystkiego, 13 tysięcy. No to tak sobie policzyć ten materiał, który był, no to tych telefonów oni dali jednak, proszę Państwa, bardzo dużo, sporo. Ale nie wiadomo, skąd oni to mają. Może mają za grosze. Tak jak tu kiedyś mówili o tych zegarkach, jak powstały zegarki. Wynaleziono internet, komputer to już wcześniej, ale zegarki elektroniczne. Że tam gdzieś w Rumunii to
niby biedna ta Rumunia, ale te zegarki elektroniczne pod czołgiem zgniatają, gniotą. Że niszczą, niszczą. Tak samo jak tony kawy w oceanie, prawda? I różne inne dobra zatapiają, żeby utrzymać cenę na rynku, no to człowiek potwór. To są korporacje. No to tak tu Mareczek mówi, bo się tak uczepiłam, on tak mówi, korporacja, korporacja. Uczepiłam się tego słowa, co on tak mówi, korporacja, korporacja. No to co to dla ciebie, czym dla ciebie jest korporacja? No on mówi, że korporacja, no to kapitał zbija, nie myśląc o człowieku. A mówię, aha, to korporacja. No to takie korporacje mamy, proszę Państwa, różne, dziwne takie korporacje mamy. Jakie mamy korporacje? No ja to bym to nazwała przede wszystkim korporacją, firmę kredytową, proszę Państwa. Na przykład firma Profi Kredyt z Bielsko-Białej. No i ta Bocianowa mówi, pani Iwonka, mówi, o Boże, tylko nie Profi Kredyt. Dawno w tym Profi Kredyt jestem, no i oczywiście, że mamy tam różne spory, jeszcze będę pisać w jedno miejsce, bo oni mają też te predylekcje, stosują do wypowiadania ludziom pożyczek, a z byle powodu, bo mają okazję, myśląc, że zaraz będą mieli kolejnego klienta, a tutaj pójdzie szereg pism, listów do ministra sprawiedliwości i ponieważ już źle zaczęło się dziać na tym gruncie, jak Państwo sami słyszą, że chodzi tu o firmy pożyczkowe, które nabierają starszych ludzi. No właściwie to w te pożyczki to też mało kto by chciał w ogóle wejść, no bo taka Basia siwa, stara baba z, ja mówię, Globulina ze Solca, nie? Z Solca. To ona, mówi, 24 godziny siedziała teraz w kasynie. Ja mówię, kasyno jest tylko wieczorami czynne i tu nie glin, ale może też, no dobrze, siedziała długo w kasynie, nic nie robi. Ale mówi, oj, pożyczki to nie, wpadłaś jak śliwka w kompot. Czyli dla niej taka pożyczka to, że wpadłaś jak śliwka w kompot. A nie wiem, na czym polegają ci frankowicze, ale to są też jakieś takie pożyczki, z których oni po prostu wyjść niby nie mogli wyjść. To więc nie wiem, proszę Państwa, o co tu chodzi, ale straszne, straszne rzeczy. Skoro nie mogą wyjść, to nie mogą wyjść. To niech lepiej wyjdą, prawda? Pij wodę, moja kochana, pij wodę. Radio obrotowe, radio Conchita. No i proszę Państwa, tak sobie tu opowiadam, a tu jakiś złodziej za salonu, prawda, wyskoczy. Tak gadam, tu tańczę, a tu muzyka, a tu jaka morda wyskoczy, ciemności się objawi. I co wtedy będzie? I co? My umrzemy ze strachu? No nie. Mamy kij, mamy szczotkę. No bo tak do tej ciotki chciałam tu wyjechać, proszę Państwa, do lasu niemalże. No to więc wiesz, do samego lasu. Gdy nadaje nasze radio. To GFM Euro. Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę Państwa, co dziwnego, może komar tu jeden latał, chciał mnie ukąsić, tak. Ale dużo dzisiaj nie lata, nie wiem dlaczego, bo jest już zimno i pomimo, że las, takie duże tu, motyle takie różne, ćmy jakieś, o cholera, to się na tym my nie znamy, bo w ogóle gdybyśmy wyjechały do Afryki, no to w Afryce to by dopiero było, o la la. Także no może tak tracimy co Radio Maryja, ale zobaczymy. Proszę się nie bać. Psy szczekają, to znaczy, że złodziej im się skrada. Wiesz, nie wolno spać. Broń Boże. Celników dla kolejarzy.
U Izraelitów celnik to była bardzo zła osoba, nikt nie lubił celników. I teraz ja się dziwię, proszę Państwa, że ludzie pracują w takiej firmie, prosi kredyt, wśród innych tych, że tam są u nich windykatorzy, a dużo złego czytam, dużo złego czytam w internecie na temat windykatorów, że czegoś to oni nie wymyślą, ci windykatorzy nie zrobią, aby odzyskać pieniądze, bo złodziejka, bo złodzieje. Także wszędzie złodzieje, a ludzie po prostu nie mają pieniędzy spłacić. Wziął pożyczkę i myślał, że wiesz, spłaci, bo weźmie inną, a inną trzeba spłacić, a tam coś narosło. A tu jakieś kary, a tu wiesz, złodzieje też play dają kary. Kara to jest, jak ktoś zerwie w ogóle umowę. Czy zerwie, ale oni wcześniej ją wypowiedzą, więc oni potem wypowiedzą i dadzą karę, chytrzy, myśląc, że sobie zarobią, no ale widzicie Państwo, robią sobie tyły, bo zły pijak, zła opinia dla Play to była już u nas w kanale El Mercedes, youtube.com dawno. Rzeczywiście to się potwierdza, że oni bardzo chętnie wypisują kary ludziom, ale wiem, że w plusie te kary, które oni w plusie wypisywali, to oni cofali, jeżeli ktoś kontynuuje płacić. Natomiast tutaj to nie bardzo konkretnie, bo oni coś tam nie chcą regulować pewnych rzeczy i zajmować się dojściem. Do przeżycia dla mieszkańców warszawy w czasie niemieckiej okupacji. Wchodzę we współpracę z taką pracowniczką, abonamentem polskiej inteligencji od 11 poniedziałek. No Wrocławiu, szalony chleb, dobrze. Potem jeszcze załatwimy z Orange i T-Mobile'em, a w plusie jest OK. No to tak, badawczo, edukacyjnie, przykładowo. Głosów, które mówimy, jakie rzeczy istnieją, jakie problemy istnieją, je pokonywać, jak podchodzić, żeby te problemy rozwiązać. To nie jest takie sytuacje, to nie jest takie sytuacje. Z czego prawie 36 miliardów złotych przypada na Warszawę. To są oczywiście tylko wstępne liczenia i dotyczą kilku obszarów, strat demograficznych, strat w zakładach ubezpieczeń, strat w nieruchomościach. Nie mówiąc już o tym, jakie straty ponieśliśmy w wyniku agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Ta rozpoczęła się 17 września, przypomnę. No to są dane zatrważające, panie redaktorze. Można je uzupełnić też o dane procentowe strat w poszczególnych grupach zawodowych Polaków. Jeśli uzmysłowimy sobie, że zginęło około 47, około 50% lekarzy, 58% adwokatów, 40% kadry profesorskiej na uniwersytetach, no to zobaczymy, że rzeczywiście polski naród został w czasie okupacji niemieckiej, a także w czasie okupacji sowieckiej, tego symbolem oczywiście do dnia dzisiejszego pozostaje zbrodnia katyńska, został doświadczony w sposób niewyobrażalny. To oczywiście zbombardowane i spalone, zniszczone, starte z powierzchni ziemi polskie miasta. Tak, wielu, była wystawa Korwegarki. Zostało spalonych w czasie jeszcze wojskowego zwierzchnictwa Wehrmachtu. Myślę, że można to określić za Richardem Lucasem, naukowcem, który napisał doskonałą, ciekawą, tak bym to ocenił, książkę. To, co wydarzyło się w Polsce we wrześniu 1939 roku, w latach 39-41, a także później można nazwać śmiało zapomnianym Holokaustem. Tak, w Radiowej Jedynce mówił dyrektor Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki, a rozmawiał z nim Henryk Szrubasz. Reklama. 2 i 3 września Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i program Drugi Polskiego Radia zapraszają na koncerty inaugurujące pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. W programie światowa prapremiera utworu Pawła Szymańskiego i koncerty Chopina w interpretacjach wybitnych pianistów Kennera, Neringa, Demidenki, Olejniczaka oraz orkiestry XVIII wieku.
Polecają Polskie Radio, Telewizja Polska, Polskie Radio Chopin, Orlen, Lotto, KGHM. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 23. Czas na informacje dnia. Weterani walk o niepodległość spotykają się w Warszawie. W światowym zjeździe uczestniczy kilkuset kombatantów. W kraju i za granicą obchodzono 79. rocznicę napaści Niemców na Polskę. W uroczystościach wzięli udział członkowie nieuznawanego na Białorusi Związku Polaków. To będzie pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Wieczorem w Warszawie wylosowano kolejność przesłuchań. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Blisko 300 polskich kombatantów z 14 krajów i 4 kontynentów przyjechało do stolicy, by wziąć udział w Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość Polski. Dwudniowe spotkanie rozpoczęła msza święta i uroczysty apel pamięci z udziałem prezydenta i szefa MON-u. Minister Mariusz Błaszczak podczas wystąpienia podziękował kombatantom z całego świata za ich poświęcenie dla ojczyzny. Dziękuję wam za to, że głosicie prawdę na temat naszej historii. Tą historię sami tworzyliście. Ileż kłamstw w przestrzeni publicznej wciąż jest na temat naszej przeszłości. Wy głosicie prawdę. Wy dajecie świadectwo. Wy jesteście strażnikami pamięci. Minister Obrony Narodowej. Prawda, prawda. To są różnice. Dlatego tutaj troszeczkę wiesz, może namotać. Jutro w drugi dzień zjazdu na cmentarzu wojskowym na Powązkach przy kwaterze żołnierzy września 1939 roku odprawiona zostanie msza święta. Następnie odbędą się uroczystości przy pomniku czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, a zjazd zakończy koncert w Teatrze Polskim. W całym kraju upamiętniano dziś wydarzenia sprzed 79 lat. Także w Brześciu na zachodniej Białorusi Polacy obchodzili rocznicę wybuchu II wojny światowej. Polscy dyplomaci z konsulatu generalnego w tym mieście i przedstawiciele polskich organizacji złożyli kwiaty i zapalili znicze przed pomnikiem na cmentarzu garnizonowym przy Twierdzy Brzeskiej. Na cmentarzu pochowani są żołnierze odbywający służbę w Twierdzy Brzeskiej w okresie międzywojennym oraz jej obrońcy w 1939 roku. Pod pomnikiem zebrało się kilkudziesięciu przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez miejscowe władze, Polskiej Macierzy Szkolnej, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych i innych mniejszych polskich organizacji. Konsul generalny w Brześciu Piotr Kozakiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że przypomniał zebranym o przyczynach i napaści Niemiec na Polskę w 1939 roku. Mówił również o ciosie w plecy zadanym Polsce 17 września przez Związek Radziecki. Te rocznice czcić. 17 będziemy także na tym cmentarzu, żeby przypomnieć ważne daty, tragiczne daty dla polskiej historii. Konsul dodał, że Polacy mieszkający w Brześciu od lat opiekują się grobami na cmentarzu garnizonowym i innymi ważnymi miejscami dla polskiej historii. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W Londynie oddano hołd polskim lotnikom. Uroczystości zorganizowano przed pomnikiem poświęconym ich pamięci na zachodzie miasta. Upamiętnienie odbywa się co roku w pierwszą sobotę września, ale jak podkreśla obecny w Northolt ambasador Polski w Londynie Arkady Rzegocki, w tym roku było wyjątkowo uroczyście. Z powodu właśnie 70. rocznicy odsłonięcia pomnika, z powodu tego, że dzisiejsza uroczystość wypada 1 września, czyli w rocznicę wybuchu II wojny światowej, ale także z powodu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, dlatego też w całej uroczystości wziął udział książę Kentu, przedstawiciel rodziny królewskiej. Tuż po uroczystości przeleciał dwukrotnie Spitfire i w malowaniu polskiego dywizjonu. Jutro na zachodzie Londynu zostanie odprawiona msza święta w intencji polskich lotników. Jutro w Warszawie rozpocznie się pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych. Wydarzenie wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie weźmie udział 30 pianistów z 9 krajów – Belgii, Chin, Francji, Japonii, Polski, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Wieczorem w Muzeum Fryderyka Chopina zorganizowano publiczne losowanie kolejności występów z udziałem wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej. Wanda Zwinogrodzka wyraziła nadzieję,
nadzieją, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz uznanych wydarzeń artystycznych. Bardzo liczymy, że to będzie impreza, która powiedzie się, zyska markę i zyska z czasem swoje miejsce na horyzoncie artystycznym, nie tylko polskim. Do konkursu zakwalifikowało się 16 pianistów z Polski, z czego cieszy się przewodniczący konkursu i szef Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. Moim zdaniem jest to naturalna konsekwencja podnoszącego się poziomu wykonawstwa fortepianowego w Polsce, który już obserwowaliśmy w czasie ostatniego konkursu chopinowskiego w 2015 roku. Pierwszy międzynarodowy konkurs chopinowski na instrumentach historycznych rozpoczną dwa koncerty inauguracyjne w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W pierwszym zagrają Kevin Kenner i Szymon Nering, w drugim Janusz Olejniczak i Nikolaj Demidenko. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Więcej informacji na nowym portalu polskieradio24.pl. Czas na prognozę pogody. Nocą na przeważającym obszarze kraju będzie padać. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Opolszczyźnie i w części województw śląskiego i małopolskiego. Temperatura od 10-11 stopni na północnym wschodzie i miejscami na Pomorzu do 16-17 na południu. A jutro na termometrach od 21 stopni na Suwalszczyźnie i miejscami na wybrzeżu do 25 w centrum i 27 na południu. Miejscami może padać i grzmieć. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Minęła 23:06. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dokładnie 79 lat temu Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. W magazynie powiemy m.in. o obchodach w Tczewie i na Westerplatte. Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron. Odwiedzimy także Wieluń, gdzie niemiecka Luftwaffe zrzuciła pierwsze bomby. Przed oczyma stoi te naloty na nasze uśpione miasto. Do Warszawy przyjechali weterani walk o niepodległość Polski i skierowali przesłanie do młodych ludzi. Nie zagaście tego ognia! Niech patriotyzm nie stanie się chwilową modą! Najważniejsze wiadomości i wywiady od dziś w jednym miejscu na nowym portalu polskieradio24.pl. Nie tylko ta część newsowa, także fajna część gospodarcza, sportowa. Szczegóły już za chwilę w podsumowaniu wydarzeń dnia. Sobota, 1 września. Piotr Wąż, zapraszam. Polskie Radio 24. Północ, południe. 79 lat temu hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę. Pierwsze bomby spadły o świcie 1 września 1939 roku nad Tczew i Wieluń, a kilka minut później o 4:45 pancernik Schleswig-Holstein ostrzelał Westerplatte. To właśnie tam odbyły się centralne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości przy pomniku obrońców Wybrzeża wziął udział szef rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, ministrowie, lokalne władze oraz kombatanci. Trudno o bardziej polskie miejsce, mówił premier Mateusz Morawiecki. Na tym skrawku bronili naszej niepodległości od pierwszych dni II wojny światowej polscy żołnierze. Runęła na Polskę nawała barbarzyńskich armii niemal ze wszystkich stron, ale w obliczu tej druzgoczącej przewagi polscy żołnierze i polskie społeczeństwo od pierwszych dni zmieniało losy świata, broniło wolnego świata przed wrogami. Obrona wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte utrwaliła się w pamięci narodu i stanowi symbol bohaterstwa i wiernej żołnierskiej służby ojczyźnie, godnej wiekuistej nagrody. Stańcie do pełu! Chwała! To było Westerplatte, a prezydent Andrzej Duda uczcił bohaterów Tczewa. W 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się tam uroczystość upamiętniająca obrońców mostów i miasta, których 1 września 1939 roku o 4:34 zaatakowali Niemcy. Celnicy i kolejarze udaremnili wtedy podstępne przejęcie mostów przez hitlerowców, za co potem zapłacili najwyższą cenę, mówił prezydent. Wspominamy dzisiaj bohaterską postawę polskich kolejarzy i polskich inspektorów celnych, którzy ostrzegli polskich żołnierzy, co kosztowało ich życie. Chylimy głowę przed tamtymi bohaterami tych pierwszych minut II wojny światowej.
mówiąc nigdy więcej wojny. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że są trzy miejsca wyjątkowo tragiczne dla początku II wojny światowej. W Wieluniu o 4:40 niemieckie bomby spadły na śpiące miasto. Spadły na zwykłych ludzi. Był to zwykły akt terroru, stający się symbolem terroru hitlerowskiego w czasie II wojny światowej. Na Westerplatte zaatakowano polską placówkę wojskową, ale największe z pewnością znaczenie strategiczne miało to, co działo się tutaj, w Tczewie i w Szymankowie. Nie wiadomo, gdzie tak naprawdę padły pierwsze strzały, ale pierwsze bomby spadły z całą pewnością tutaj. Do Tczewa przyjechało wielu celników i kolejarzy. Dla nich obrona tamtejszych mostów to symbol ich służby, mówił kolejarz z Lublina Mirosław Oleszczuk. Rokrocznie przyjeżdżamy, czcimy pamięć, uważamy, że jest to nasz patriotyczny obowiązek uczcić pamięć tych, którzy jako pierwsi zginęli w czasie II wojny światowej. A w tej grupie było wielu kolejarzy. Zawsze kolejarze przychodzą nie do pracy, a przychodzą na służbę, tak jak i pokolenia wcześniejsze przed nami, których dzisiaj tutaj pamięć czcimy. Do Tczewa przyjechali również goście z zagranicy, jak Emil Dyrczy, który na co dzień mieszka w Wiedniu. Zawsze pamiętamy o tym dniu, przekazujemy to. Ja tam mieszkam już dłuższy czas, więc mam tam rodziny, dzieci, które tam się urodziły. Przekazujemy te ważne, historyczne wątki naszym pokoleniom. W naszym programie Biegu Pocztyliona, który będzie trwał 12 dni i skończy się 12 września na górze Kalenberg w Wiedniu, mamy również odwiedziny ważnych miejsc, takich bitwy jak pod Kockiem na przykład. Rocznicę wybuchu II wojny światowej uczcili także mieszkańcy Wielunia w województwie łódzkim. Co roku o 4:40 rano przypominają im o tym syreny alarmowe. Przed oczyma stoi te naloty na nasze uśpione miasto i te ucieczki tych ludzi. Nie wiedzieli, w którą stronę. Boże, człowiek przeżył i żeśmy później uciekali. I tu w tym szpitalu widzę i do dzisiejszego dnia, jak wołają o pomoc niektórzy, co jeszcze przeżyli. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. W Wieluniu, jak w soczewce, widać całą historię Polski, której okupanci nie złamali ducha wolności i ducha godności. Kolejne pokolenia Polaków czerpią z waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania. Chwała bohaterom! Cześć i powiedz! Bombardowanie Wielunia, w którym nie było żadnych celów militarnych, historycy uznali za początek II wojny światowej. Zginęło tam ponad 1200 mieszkańców, a miasto zostało zniszczone w prawie w 80%. Uroczystości rocznicowe także w Lublinie, a wśród gości jeden z najstarszych żołnierzy oddziału majora Hieronima Degutowskiego, pseudonim Zapora, podpułkownik Marian Pawełczak, pseudonim Morła. Gdy wybuchła wojna, miał 16 lat i widział Niemców wchodzących do Polski. Mało mnie nie zabili zaraz pierwszego dnia przy spotkaniu z nimi, ale bo mnie pytali, wojsko polskie od Wisły tam szło za nimi. I co oni mówili? Ja mówię, a mówili, że wściekły pies ich goni. To chciał mnie Niemiec zastrzelić, ale drugi nie chciał hałasu spowodować i nie pozwolił mu na to. W uroczystości przy lubelskim pomniku nieznanego żołnierza licznie uczestniczyli ci, którym wojna przerwała dzieciństwo. Wanda Wysocka miała wówczas 8 lat. Byliśmy wszyscy przerażeni przecież tą wojną. Przecież to było ludobójstwo, właśnie to nie była zwykła wojna. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że możemy z dnia na dzień nie żyć. Szacuje się, że w II wojnie światowej zginęło około 60 milionów osób, w tym 6 milionów to obywatele Polski. A dziś blisko 300 polskich kombatantów z 14 krajów i 4 kontynentów przyjechało do Warszawy, by wziąć udział w Światowym Zjeździe Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Dwudniowe spotkanie rozpoczęła msza i uroczysty apel pamięci z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, a w rozmowie z nami wszyscy weterani walk podkreślali, że spotkanie to ma dla nich ogromne znaczenie. Spotykamy się ze sobą jak rodzina, bo wszystkie serca nasze biją dla Polski. Ona jest dla nas świętością. Myślę, że to coś wspaniałego. Mamy okazję się spotkać w Warszawie. W życiu takie wydarzenia to są niezapomniane i historyczne, powiem szczerze. Co przede wszystkim chciałby pan przekazać młodym ludziom? Miłość do ojczyzny i ofiarność wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba. Miłość do ojczyzny. Bądźcie ludźmi prawymi, nie traćcie nigdy pod... ...tardzić po trzebach naszych, ale od wszelakich przygód na zawsze wywarł. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza orędowniczko, pośredniczko nasza, pośredniczko.
kinowa, widzisz? Tu się skrupulatnie oni modlą z tej strony, widzisz? Amen. Amen. Pani imię? Iwona, parafii świętego Wojciecha Wielaciążu. Mógł zabrać pani Iwono? Mógł zabrać. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Jest w Bardzo proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Modlitwa błagalna do Matki Bożej płaczącej z Syrakus. Matko Boża płacząca, potrzebujemy Cię, prosimy o światło, które płynie z Twojej dobroci. Błagamy o pomoc Twojego serca. Łaknijmy pokoju, którego Ty jesteś Królową. Pełni ufności polecamy Ci potrzeby. Pociesz nas w cierpieniu, ulecz nasze choroby, napełnij serca skruchą, żalem i miłością, uświęć nasze dusze. O dobra Matko, niech nasze łzy połączą się z Twoimi łzami, aby Twój Boży Syn dał nam łaskę, o którą tak bardzo błagamy. Amen. Amen. Modlimy się Władysława z Nysy. Mógł zapaść Pani Władysławu. Bardzo proszę. Do modlitwy. Tak, Niepokalane serce Maryi, arcydzieło Wszechmocy Bożej, chwalebny przybytku Trójcy Przenajświętszej, wielkim szczęściem jest, że możemy Cię czcić. Tak bardzo nas ukochałaś, a po Bogu zawdzięczamy Ci wszystko. Jezus dany jest nam przez Ciebie. Dla nas i dla naszego zbawienia połączyłaś swoje cierpienia z Jego cierpieniami, bo jak może była wielka Twoja boleść, a jednak są nieszczęsne dusze, które zamiast miłować Cię bez granic, owładnięte przez szatana, ośmielają się ohydnymi bluźnierstwami obrzucać Twoje imię i najszczytniejsze Twoje przywileje. My sami niestety częstokroć przez nasze upadki znajdowaliśmy się w ich szeregach.
przebacz nam, o Królowo i Matko Miłosierdzia, wszystkie nasze niewdzięczności względem Ciebie. Mocniej niż dotąd przyrzekamy przy pomocy łaski Bożej, iż będziemy Cię czcić, kochać i naśladować. Amen. Barbara z Czeluśnicy koło Jasła. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Barbaro, Bóg zapłać. Bardzo proszę. Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej i przyjmij mnie do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, żywisz i bronisz jako dzieci swe. Dziewico wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim była doskonałym uczniem, naśladowcą i niewolnikiem mądrości wcielonej Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni Jego wieku na ziemi i chwały w niebie. Amen. Maryjo, Matko Boga i ludzi, uproś mi łaskę wolności dla mojego syna. Bóg zapłać serdeczne, Alicja z Dąbrówki. Bóg zapłać, Pani Alicjo. Amen. Radio Maryja, bardzo proszę. I szczęść Boże. Szczęść Boże. Przychodzisz do nas, Maryjo, z Twoim fatimskim wezwaniem. Nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec. Ty widzisz nasze cierpienie, gdy grzech jak głód nam doskwiera. Broń nas od zła jak od wojny, bo świat bez Boga umiera. Ofiarujemy Ci siebie, grzeszni pielgrzymi tej ziemi. Wstaw się za nami u Boga, ratuj nas, Matko z Fatimy. Niech żadna siła na świecie, ucisk czy niebezpieczeństwo, od Boga nas nie oderwie, w Nim pełne nasze zwycięstwo. Ave, Ave Maria. Modliła się Alicja z parafii Chrystusa Króla w Tarnym Brzegu. Serdecznie pozdrawiam ojca Witolda. Bóg zapłać, Pani Alicjo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Maryja, bardzo proszę. Ja bym modlitwy. Bardzo proszę. Maryjo, Matko, stajemy przed Tobą i przychodzimy z prośbą do niepokalanego. Tak, i czytaj, dlatego się pomyliła. No. Proszę, wyłączyć radio. Staniemy się z Chrystusem jednym ludem zdobytym, Jego śmiercią i świadkami Jego zmartwychwstania. I przez Niego prowadzeni ku Ojcu na chwałę Przenajświętszej Trójcy, którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen. Amen. Kto się modlił z nami? Bóg zapłać. Regina z Żar. Bóg zapłać, Pani Regino. Radio Maryja, bardzo proszę. Do modlitwy różańcowej. Proszę bardzo. Halo? Tak, bardzo proszę. Można już? Tak, na antenie jesteśmy. O Matko Boża niepokalana Maryjo, sobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko Ci niecę i zapytam.
ochotnym sercem oddaję się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. Pozostawiam mi pełną swobodę podbliżania Cię mną. W pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką, chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i wszystko zwyciężasz. Prawdę Pomocicielką biednych, że moja rodzina i cała Lucyzna jest rzeczywistym królestwem Twoim, Twego Syna. Amen. Maria z kliniki w Kielcach. Pani Mario, Bóg zapłać i niech Pan Bóg obdarzy zdrowiem. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać. Wtedy Boże. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo? Tak, do modlitwy? Tak, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę. Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo, z radością przyjmuję Twoje zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz serce swe niepokalane. Na każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam w Fatimie. Proszę, otwórz przede mną swoje serce, ośmielam Cię prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty różaniec. Wreszcie, ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarować w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzić w życie słowo, które wylejesz do mojego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego niepokalanego serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać mi serce, a dać mi swoje, jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie. Zapłać. Bóg zapłać. Kto się modlił? Się Hania ze Starogardu. Bóg zapłać, Pani Aniu. Dobrej nocy. Bardzo proszę. Wejdź, Maryjo, w nasze życie, w nasze serca i zagrody. Daj nam szare dni codzienne, trochę szczęścia i pogody. Schyl się, Matko, nad ludzkością, co pokoju jest pragniona. I tak tulisz swego Syna, tak nas wszystkich weź w ramiona. Halo? Tak, Bóg zapłać. Kto się modlił? Bóg zapłać. Danuta z Ostrołęki, o swoją rodzinę, o nawrócenie mojej rodziny, moich wnuków, mojej rodziny. Bóg zapłać. Bóg zapłać, Pani Danuto. Bóg zapłać. Amen. Drodzy Państwo, czas naszej modlitwy dobiega końca. Zakończmy więc ten czas, polecając te wszystkie intencje, które padły na naszej antenie radiowej. Te intencje, które macie Państwo teraz w sercach, słuchając tego naszego wieczornego, pierwszosobotniego programu. I módlmy się wspólnie. O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie przenajdroższe ciało i krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którym jest on obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę niepokalanego serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Maryjo, Matko Niepokalana, módl się za nami. Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami. Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami. Bardzo Państwu dziękuję za tę dzisiejszą modlitwę, za to wspólne bycie razem i za to wspólne świadectwo wiary. Takie proste, z głębi serca płynące. Niech Bóg dotyka tych naszych intencji, tych naszych serc, które przed Nim teraz otwieraliśmy. Pragnę udzielić Wam, drodzy, teraz kapłańskiego błogosławieństwa na zakończenie tej naszej wspólnej modlitwy. Potem będzie pieśń maryjna, a na koniec jeszcze rozważanie maryjne. Jak zawsze, na koniec, w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać. Amen. Drodzy Państwo, i jeszcze pieśń maryjna. Medytacja pierwszosobotnia. Cierniem ukoronowanie. Siostra Łucja z Fatimy pisała: kiedy Jezus Chrystus wydał się w ręce wrogów, został najpierw skazany przez Sanhedryn, obradujący pod przewodnictwem Kajfasza, a następnie zaprowadzony do pretorium rzymskiego zarządcy Poncjusza Piłata. Tam go wyszydzono, ubiczowano i cierniem ukoronowano. Jeżeli Bóg
możliwości, że staniemy się któregoś dnia żertwą ludzkich niesprawiedliwości, patrzmy na Jezusa i idźmy za Nim z wiarą. Siostra Łucja doznała niesprawiedliwości i ludzkich posądzeń jeszcze jako mała dziewczynka podczas trwania objawień. Oskarżano ją, że kłamie, że się chce wywyższyć. Szydzono z niej. Własna matka, którą bardzo kochała, podejrzewała ją o kłamstwa i nieraz, używając siły, próbowała zmusić ją do odwołania tego, co mówiła. A potem razem z Franciszkiem i Hiacyntą została aresztowana i osadzona w więzieniu. Podczas przesłuchania były krzyki i groźby. Starosta z Urei usiłował zmusić dzieci do odwołania tego, co Matka Boża przekazała im jako tajemnicę. Kiedy wyprowadzono jej towarzyszy z pokoju, w którym odbywało się przesłuchanie, Łucja była przekonana, że groźby starosty są prawdziwe i że oboje zostali wrzuceni do kotła z wrzącym olejem. Wreszcie przyszła na nią kolej, a ona była pewna, że idzie na męczeńską śmierć. A potem, ile było oskarżeń, ile poniżeń. Ciekawi ludzie przyjeżdżali nawet z odległej Lizbony, by ich oglądać, jak się ogląda egzotyczne zwierzęta. Nie koniec na tym. Już po zakończeniu objawień musiała ukrywać się przed ludźmi jak przestępca. Wreszcie została wysłana do Hiszpanii, do obcego kraju, gdzie nikt nie mógł nic wiedzieć o jej przeszłości, ani o tym, kim jest. Skąd tyle odwagi i mocy w tym dziecku? Stąd, że patrzyła na Jezusa i szła za Nim z wiarą od wczesnej młodości. Rada, którą udzieliła nam wszystkim, to nie są tylko słowa, ale owoc osobistego doświadczenia. Dziś zdumiewamy się, skąd czerpią moc i wierność współcześni nam męczennicy, prześladowani przez fanatycznych muzułmanów. Skąd brali siłę ci, którzy latami byli więzieni w komunistycznych kazamatach, kiedyś również i w Polsce? Skąd biorą odwagę ci, którzy godzą się na wykluczenie ich ze środowisk zdominowanych przez liberalne poglądy? A dzieje się to i dzisiaj w naszym kraju. Którzy są wytykani palcami jako oszołomy, ludzie drugiej kategorii, wstecznicy, przedstawiciele średniowiecza? Czerpią siłę z tego samego źródła, z wiary. Patrzmy na Chrystusa i idźmy za Nim z wiarą. Zakończyło się okrutne biczowanie. Patrzmy na Chrystusa, jak oprawcy odwiązują Go od słupa. Całe ciało poranione. Nie ma na Nim zdrowego miejsca. Z ran spływają stróżki krwi. Krew na posadzce i słupie. Jezus chwieje się. Wie, jaki będzie ciąg dalszy, co Go jeszcze czeka. Żołnierze wypełnili rozkaz z nadwyżką. Jezus otrzymał znacznie więcej uderzeń, niż dopuszczało prawo, ale im nie było dość tego. Upojeni widokiem czyjejś męki, podnieceni zapachem świeżej krwi, są jednak rozwścieczeni, że ich ofiara, pomimo tortur, zachowała swoją godność. Jezus nie krzyczał, nie płakał, nie błagał o litość. Milczał. Nie mogą znieść tego milczenia. Wobec Niego czują się pokonani, szukają zatem innego sposobu, aby Go poniżyć. Słyszeli, że ten umęczony, sponiewierany człowiek podawał się za króla, postanawiają złamać Go drwiną, wyśmiać Jego królewską godność. Chcą jeszcze użyć sobie na bezbronnej ofierze. Biorą cierń twardy z długimi, ostrymi kolcami, wiją wieniec, wkładają żołnierskie rękawice, aby się nie poranić,
i zakładają go brutalnie na głowę ofiary. Potem uderzeniami trzciny wciskają go jeszcze głębiej. Ostre kolce docierają do czaszki. Krew zalewa oczy. Narzucają na niego płaszcz szkarłatny i w prawą rękę dają trzcinę. Ewangelista relacjonuje. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. Oto król. Korona, berło, płaszcz szkarłatny. Czego mu więcej trzeba do królowania? I ryczą z uciechy, że żart tak im świetnie się udał. A Jezus milczy. Wobec cierpienia, wobec pohańbienia, wobec drwin. Jezus milczy. To, co uczynili oprawcy, nie było tylko rozkazem. To była igraszka ludzi chorych na nienawiść. Nienawiść za co? Za nic. A może za to, że sami ponieśli klęskę? Że ich wyczyny uświadomiły im ich małość i ich bezsilność wobec dobra? Oni, cała uzbrojona kohorta, poczuli się pokonani przez tego jednego człowieka, słabego i bezbronnego, a przecież zwycięskiego wobec ich buty i pychy, wobec ich nikczemności i nienawiści. Matko, nie było cię przy tym, a jednak cierpiałaś wraz z synem. Twoje najczulsze, najdelikatniejsze serce czuło każde uderzenie, każdy cierń raniący głowę, każde dotknięcie zmasakrowanego ciała syna. Współodczuwałaś to, ponieważ jesteś współodkupicielką, ponieważ jesteś matką bolesną. Jakże trudno było ci zgodzić się z wolą Boga, z wolą syna. Wszystko to było jednak potrzebne dla zbawienia świata, dla zbawienia każdego człowieka, dla zbawienia mnie, który teraz rozważam mękę twojego syna. Żołnierze zakończyli swoją robotę. Mogą teraz odejść, zająć się swoimi sprawami, pić wino, grać w kości, a ich ofiara. Z wielkim trudem wchodzi Jezus po szerokich schodach do miejsca, gdzie na swoim krześle rozparł się Piłat, Pan życia i śmierci, a jednak zniewolony strachem przed tłumem, przed Sanhedrynem, przed pogróżkami i donosami. Niewolnik siedzi wobec stojącego przed nim Pana, który jest uosobieniem wolności. Patrzy. Nie wiadomo, czy w jego wzroku była litość, pogarda czy obojętność. Wskazuje go tłumowi i mówi: oto człowiek. Oto człowiek. Stają nam przed oczyma wychudzone ciała więźniów obozów koncentracyjnych, skatowane ofiary komunistycznych więzień, odkopywane dziś szkielety patriotów, którzy nie ugięli się wobec bezprawia, choć ujętego w formy prawnych paragrafów. Przypominają się zdjęcia ukrzyżowanych, zarzynanych, okaleczonych chrześcijan, prześladowanych przez fanatycznych muzułmanów, zdjęcia, które krążą chyłkiem po internecie, bowiem otwarte mówienie o tych faktach jest niepoprawne politycznie w wielu cywilizowanych krajach. Przypominają się ciała dzieci zmasakrowanych przez aborcję, porozrywanych na strzępy. To też są ludzie. Dostrzegamy Jezusa w tych okaleczonych ciałach, które stały się ofiarami nienawiści, tchórzostwa, egoizmu. Dostrzegamy Jezusa stojącego przed tłumem,
ubiczowanego i cierniem ukoronowanego.